Witano wtedy nie marszałka, ale brygadiera Józefa Piłsudskiego, ale niestety no, choroby i praca ludzi nie uniemożliwia nam, żebyśmy wszyscy tutaj przyjechali. Posłuchajcie, moi kochani, jak słyszeliście, 123 lata bez Polski, bez polskiego języka, w zasadzie Polacy byli nikim, byli wypędzani z domu, byli mordowani, byli siłą wcielani do obcych armii, rosyjskiej, pruskiej, niemieckiej. Nadarzyła się okazja, słuchajcie, czy to dzięki temu człowiekowi, którego ja dzisiaj odważam, być może, że i tak. Tak jak tutaj Tomek czytał jako narrator, wybitny strateg, polityk doprowadził do tego, że po tych 123 latach, co odzyskaliśmy wolność, zaczęły się tworzyć struktury państwa polskiego. Tak jak słyszeliście, brygadier Piłsudski przyjechał 10 listopada, nie 11. 11 Rada Regencyjna przekazała mu całość władzy nad wojskiem polskim i nad państwem polskim, czyli dostał zadanie organizowania od podstaw państwa polskiego. Rok 18, zobaczcie, 2 lata i co mamy? Kolejną zawieruchę. Bolszewicy ze wschodu idą na Warszawę. 2 lata niepodległości i już zakusy są, żeby Polska znowu nie istniała. Co się dzieje w 20 roku? No, bolszewicy idą na Warszawę i chcą zająć Polskę i przejść dalej na zachód, czyli Niemcy, Francja. Zakusy bolszewickie były bardzo mocne. Ale co? Znowu kolejna sytuacja i znowu ten człowiek, niby skromny człowiek, Józef Piłsudski, co robi? Słynna Bitwa Warszawska. Zatrzymuje całą społecz na rubieży Wisły, odrzuca i kolejna chwała, czyli odzyskujemy niepodległość. Co dalej? 20 rok, 19 lat do przodu, 39, już nie ze wschodu, a z zachodu. Zobaczcie, jaka ta nasza Polska jest rozrywana. 123 lata, 2 lata przerwy, 19 i cały czas zapędy z jednej lub z drugiej strony. Ale niestety odzyskaliśmy niepodległość. Powinniśmy się z tego cieszyć. Pamiętajcie, jesteśmy Polakami. Rozmawiamy w języku polskim. Mamy wszystko. Mamy wolność. Robimy, co chcemy. Mamy żywność. Nikt nas z domu nie wygania. Tak jest, czy nie? Powinniśmy się z tego cieszyć? No, cieszmy się z tego. Pomagajmy sobie nawzajem. Tu też, u was w DPS-ie. Nie róbmy sobie na przekór. Bądźmy Polakami! Zobaczcie, jaki patriota! I to nie ten, co lata w powietrzu, tylko ten, który chodzi po ziemi! Życzę wam wszystkiego najlepszego! Nawzajem! I obchodźcie hucznie święto 11 listopada! Wszyscy w Europie mówią, że to marne święto Polaków, takie nijakie. Ale jest to najważniejsze święto dla nas. Odzyskaliśmy niepodległość, jesteśmy Polakami, żyjemy w wolnej Polsce. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Panie Józefie.